Dzisiejszy dzień tradycyjnie zaczynamy od kawki. Ewelince wlejemy mniej, bo ona lubi kawkę z mlekiem. Dzisiaj mamy 7 stopni ciepła. Jest taka piękna oto aura. I jak tu nie skorzystać z takiej pogody i nie ruszyć na poszukiwania? Jak widzieliście w poprzednim odcinku, nasze postanowienie noworoczne. Ja jako tako jeszcze je utrzymuję. Nieźle mi idzie, mam nadzieję. Tak myślę, prawda? Dietetyczne kanapeczki. Ja też jestem na diecie i zobaczcie, co jem. Miks, jajko i parówkę. A jest skromnie. Dotarliśmy już na miejsce poszukiwań. Pierwsza znajdka moja to oto taki guziczek od jakiejś kurtki zimowej. Natomiast Ewelinka kopie tam za mną i też krzyczy, że ma jakiś sygnał. Pierwszy sygnał i taka oto spora łuseczka. Kochanie walczy z sygnałem. Zobaczymy, co to jest. Masz to na wierzchu. Śmieciuch. Śmieciuch. To śmieciuch i to poważny śmieciuch, bo to jest folia aluminiowa. Nie śmiejcie się tylko z mojej rękawiczki, bo mam dwie lewe. Zapomniałem wziąć. Ja od razu sprawdziłam. Rękawic, pokręciło mi się. No ale tak też musi być. Chociaż jest wesoło. Walczysz z tą łopatą jak, a jak przy rzucaniu węgla. Trening! Trening. Dieta musi być i musi być wysiłek energetyczny. Bilans energetyczny w stosunku do papu. Uwaga na oczy! Kopiek. Jeszcze z środka. Zaraz się ukaże. Gdzie jesteś? Tutaj. No zobacz, tu obok ciebie. Ja nie mówię o tobie. O, o. Nie, to jest twój robak. No gdzie ty jesteś? Co tam masz? W tej kupetce oto. To nic. W sumie to nic. A jak coś, to jestem tutaj. Będę cię wołać. A teraz na oko zobaczcie, co znaleźliśmy. Nie uwierzycie. Czaszka jest jedna, nie? A tutaj jest druga. I to wszystko... A nie, to jest od jednego. Ja myślałem, że ten. Tak? Ja też tak pomyślałam. Że to jest od dwóch. A to paszcza dzika. Kochanie, daj buziaczka. Kochanie, daj buziaczka. Cmok. Ja myślałam, że oni sobie tutaj zginęli razem. A takie mówisz miłosne love story. Tak jak nasze dzisiaj. Po lesie razem. Miłe słówka, czułości. Aż tu nagle coś takiego. Ale zobacz, jaki duży musiał być, nie? Spójrzcie. To są dopiero znaleziska. Czasami nie to, co znajdziemy materialnego w ziemi, daje taki dzień warty zapamiętania, ale przez pryzmat właśnie takich kości, szczęki i tak dalej też pamiętamy nasze wyjście. Dzisiaj Ewelinka mówiła o miłości. Patrzcie, tutaj czaszka, trzeba się szanować. Szanujmy się, kochajmy, wspólnie spędzajmy czas. Wygląda jak klocki Lego. Pasuje, nie? Zobaczcie. Taki wielki to był dzik. Jak krokodyl! Drugi guziczek, też zwykły, czysty, nieopisany. Powiem wam, że
w sezonie znajdujemy na osobę około 400-500 różnych guzików, różnej maści, od czystych, numerowanych, sygnowanych, herbowych czy też jakichś innych. Także masa znalezisk guzików jest bardzo duża. Najpierw znajdujesz 10 guzików, a potem jedną monetę. Moneta? Moneta. Pochwal się, co znalazłaś. Pyryly chyba. Pyryly? No. Jest ta twoja wymarzona? Nie, 10 feningów czy nie? Nie, piąteczek. To jest nie pyryly. A co? To Niemcy, 5 feningów jest. Pokaż. 5, widzisz? No. Cynkowe. A faktycznie. Szukaj tu wokoło, bo jak jest jedna, to może być więcej. Co ja bym bez ciebie zrobiła? No to już właśnie o to chodzi. Ręce do góry. Mamy znowu te złomowe love story. Złomowe love story. Dzisiaj coś taki cały dzień o miłości mówisz? Może jakieś serduszko znajdziesz, albo jakiś łańcuszek? Już mam swoje serduszko. Gdzie? Tam, za kamerą. Czyli tu mnie. Dzisiaj guzikowy dzień. Kolejny guzik i to trafiła to? Ja. Ewelinka. Obskubiemy go czy nie? No, taki jakiś zmurszały jest. No. Nic z niego nie będzie. Ale z koszyczkiem. Z koszyczkiem? Tak. Nie, no pokaż. No a jak nie? A ma jakiś napis, zobacz. Trudno mi powiedzieć, bo jest taki zaporszały. Zaporszały? Przyjrzymy na spokojnie w domu. No, ale ma ten. Zobacz. Co ma? A to groszki są. No to jest... No, a groszek to jest od munduru niemieckiego. Znowu będą mnie hejtować, że tak szuram piaskiem, tymi rękawicami. Nikt cię nie będzie hejtował. Wszyscy cię kochają, tak jak ja. Myślisz? Tym razem nie było tak łatwo. Głęboki dołek między korzeniami. A wyszło to. Guziczek kolejny. Taki jak mój. Taki jak twój. Nie, troszkę inny, bo twój był prążkowany, a ten jest wcześniejszy, troszkę pruski. A twój był wermachtowski, drugowojenny. Się żeś nakopał? No, ukopałem się jak nic. Teraz trzeba po sobie sprzątnąć. Zakopuj. No to od tego chyba. Chwila ciszy, chwila skupienia. Nie wiem. Na pewno nie moneta i nie... To zawleczka, znaczy no. Zawleczka, dupka od baterii. Chyba też mi się tak wydaje. I tym pięknym akcentem kończymy dzisiejsze poszukiwania. Kończymy. Pakowanko jeszcze naszych, w cudzysłowie, skarbów. I brykamy do domu. Oczywiście skarby pakujemy w co? Nasze pudełka. Moneciarkie odkrywcy. Co ty, Gryzku? Myślę, że coś ci tu spadnie. Szczęśliwi i zadowoleni po poszukiwaniach. Jesteśmy już w domku. Krzysiu pojechał załatwić swoją sprawę, za chwilę wróci, a ja przygotuję mu jego ulubioną przekąskę w postaci parowy i jaja. A swoją drogą muszę wam powiedzieć, że to danie, które za chwilę przygotuję, było to jedno z pierwszych dań, jakie przygotowałam dla Krzyśka. A muszę wam też powiedzieć, że on nazywa to danie danie miłości. Potrzebujemy paróweczki, którą natniemy. Oczywiście nie całą, musimy tu zostawić takie coś. Robimy serce dla mojego ukochanego. Przebijamy wykałaczką. Musimy rozgrzać patelnię. Kapkę oleju. Żeby nie za dużo, aby nie za mało. Muszę przygotować łopatkę jakąś. Poczekam, aż się nagrzeje. Za dwa dni pewnie się zagrzeje. No i tą naszą paróweczkę z naszym jajeczkiem.
Stój, nie ruszaj się. A kto mnie tu podgląda? Zaraz coś przygotujemy dla ciebie. Tak? Już chyba można. Zaraz dostaniesz, spokojnie. Rzucamy naszą paróweczkę na tłuszczyk. Wbijamy jajeczko. Gdzie jest nóż? No to chyba jakiś kanał otworzy kulinarny. Z parówkami. Cyk. Proszę. Soli. I czekamy. Całe te danie robi się bardzo szybko, więc nie ma tu jakiejś tam dużej filozofii. Zawsze podlewam to tłuszczykiem, żeby mi się teraz nie rozdupczyło. Chyba samo smażenie najdłużej zajmuje czasu. Najwięcej znaczy się. Wezmę łyżkę, będzie mi łatwiej. Podlewać. Troszkę wylać tego oleju, bo tam się uzbierało. I na talerzyk. Mam nadzieję, że będzie smakowało, jak zawsze oczywiście. Mama lubi smaczną kolacyjkę. Tą kolacyjkę to chyba też... Tą kolacyjką chyba się ze mną podzielisz, Hania, co? Nie. Wiesz, że to moje też ulubione danie, nie? Zrób sobie własne. No, ale to jest danie miłości, Hania. Mama mi to zaserwowała na pierwszą naszą randkę, wiesz? Nie. A skąd wiesz? Powiem. To daj gryza. Nie! No daj gryza. No podziel się. Spada. No to było dla taty. Spada. Teraz będę musiała się usmażyć nowe. Nie, bo to jest moje. To było dla mnie zrobione. Nie. Bo mama pisała, że robi mi moje ulubione danie. Nie, bo tak chciałem, na poszukiwaniach sobie zażyczyłem, wiesz? Nie, bo to moje. Nasze. No daj gryza. Nie. Daj gryza. Nie. Ja idę do kuchni zrobić kolejne. A dasz to gryza? Nie. No daj. Nie. Zobacz, jak to apetycznie wygląda. I jak tu mnie było się w mamie zakochać przez tak cudowne i urocze danie. A jak to smakuje, prawda? Nie smakuje ci? Gorące jeszcze. Gorące. Dawaj tutaj kęsa. Nie. Daj kęsa. To mama pójdzie mi zrobić. Ale chytrus jesteś. Spadajcie. Sami spadajcie. Hania przyszła tutaj za mną, a ja biorę się za smażenie kolejnego jajeczka z paróweczką dla mojego kochanego. My już gotowi do spania. Tylko chciałem wam pokazać, jak tutaj Hania sobie z Tosią leżakuje i śpi. Zobaczcie. Zajrzymy jeszcze do Ewelinki i też idziemy spać. No to śpi Ewelinka, pomachaj na dobranoc naszym widzom. Dobranoc. Dobranoc. Odkrywca historii to sklep, który prowadzi sprzedaż wykrywaczy metali, cewek, propointerów, jak również magnesów neodymowych. Prowadzimy sklep internetowy www.odkrywcahistorii.com, jak również sklep stacjonarny w miejscowości Susz. Prowadzimy również sprzedaż ratalną raty 0% paju. Pozdrawiam Was obsługa sklepu Krzysiu i Ewelinka.